Patrycja Gardocka, studentka socjologii drugiego roku. Jazda jest dla mnie przyjemnością, taką odskocznią, też no, fajnie jest czasami gdzieś pojechać i się rozerwać ze znajomymi. Ksiądz Janusz Szymański, duszpasterz motocyklistów, pracujący w zespole szkół ogólnokształcących i zawodowych w Ciechanowcu. Jeżeli chodzi o wpływ pasji motocyklowej na pracę z młodzieżą, to mam wśród swoich uczniów takich, którzy jeżdżą na skuterach i ich jazda też staje się o wiele bezpieczniejsza, kiedy uczestniczą w takich wydarzeniach, w jakim uczestniczymy dzisiaj właśnie w mszy świętej na rozpoczęcie nowego sezonu motocyklowego. Staram się ich przestrzegać i pokazywać pewne konsekwencje jakiejś ekstremalnej jazdy. Dzień dobry. Jestem Darek, to jest Karolina, moja dziewczyna. No, studiuję w sumie zarządzanie inżynierią produkcji. Jeżdżę sobie motocyklem od kilku lat, kilku poważniej. Skuterem? Nie miałem skutera, miałem poważniejsze motocykle. No, osobiście takie imprezy to uwielbiam, nie? Można sobie zjeść kiełbaskę, grochówkę, fajne pokazy, fajna atmosfera i tak dalej, no, ciekawie. Tak, jeżeli chodzi o mnie, to ja studiuję animację i kultury z artyterapią. Jeżdżę motocyklem jako pasażerka, jak i taki plecaczek, ale jeździłam skuterem, to też jestem motocyklistą, nie? Jestem. No, dlaczego lubimy tutaj jeździć? Bo jest dobre jedzenie. Co? Jedzenie, pierwsza sprawa. Nie, super atmosfera. Super maszyny, można się tak pochwalić swoją, jest fajnie. Można zobaczyć czyjś, porównać. Tak, no. Przed sesją fajnie tak odpocząć właśnie. No, przed sesją przeważnie. Jak najwięcej imprez przed sesją. Nie, super sprawa. Polecamy. Karolina K. Dariusz D. Dariusz D. Anka Biedronki. Nazywam się Joanna Miller, startuję w zawodach motocrossowych, teraz uczestniczę również w pokazach FMX. Jestem dwukrotną mistrzynią Polski w motocrossie, jestem aktualnie też 13 na świecie, też również w motocrossie. We freestyle dopiero zaczynam, jestem studentką drugiego roku na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni na kierunku logistyka i staram się łączyć moją pasję z nauką. Jazda motocyklem to jest praktycznie całe moje życie. Trenuję już od 8 lat. Praktycznie treningi są 7 dni w tygodniu. No, nie ma czasu na nic innego, są tylko treningi i uczelnia. Tam na pewno jest ciężko to pogodzić, ale trzeba jakoś dawać radę. Trzeba się uczyć w podróżach czy gdzieś, jak wyjeżdżam gdzieś na zawody poza granicę, no to trzeba się uczyć w drodze. Whatever comes my way. Get down and go to make it happen.
podziękowanie od wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą imprezę.